Dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością witamy Państwa na galowym koncercie dziecięco-młodzieżowego zespołu tańca Stołu Śmiechów. Dzisiejszy koncert jest dla nas wyjątkowy, gdyż jest tańczony po dłuższej przerwie i w ramach obchodzonego rok temu srebrnego jubileuszu. W koncercie weźmie udział 130 tancerzy, którzy zaprezentują najpiękniejsze polskie tańce, przeniosą Państwa w świat polskiego folkloru. Będzie również mowa o wartościach, które są istotne w życiu człowieka, którymi też zespół kieruje się w swojej działalności. Nasz koncert swoją obecnością zaszczycili konsul Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, pani Irmina Szmalec. Starszy doradca administracji samorządu miasta Wilna, pani Alina Kowalewska. Prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki, pani Apolonia Skakowska. Witamy również administrację Liceum im. Adama Mickiewicza na czele z dyrektor panią Iwoną Czerniawską. Jak też dyrektor szkoły przedszkola Źródełko, panią Wioletę Kuczyńską. Wraz z administracją szkoły. Witamy wszystkich gości, naszych rodziców, przyjaciół, znajomych i zapraszamy do obejrzenia koncertu. Życzymy dobrego odbioru. Świat zagubił się w chaosie. Stop! Ludzie stale za czymś gonią, spieszą się, nie zauważają czasem małych, a tak istotnych rzeczy, które mijają bezpowrotnie. Zmieńmy to! Niech świat zawiruje kolorami tańca. Pokażmy świat pełen kolorów, gdzie można spełniać marzenia, rozwijać pasje. Można być sobą albo być kimś zupełnie innym. Panuje tam taniec, zabawa i oczywiście uśmiech. To właśnie zespół tańca Stoł Śmiechu! Panujące w zespole wartości są kierunkowskazem przy tworzeniu piękna. Służą utrzymaniu tego, co jest w życiu najważniejsze. Człowiek tworzy kulturę, a jednocześnie kultura go kształtuje. W zespole szeroko obcując z kulturą, otwieramy się na wrażliwość innego człowieka. Szukamy prawd, jakie chce nam przekazać. Przeżywamy wspaniale emocje, a tworząc sztukę, dzielimy się własną kreatywnością i uczuciami. Bądźmy częścią kultury, w tym kultury ludowej, jej twórcami, odbiorcami i żywym świadectwem przemian w niej zachodzących. Bądźmy na straży wartości kulturowych między tradycją a nowoczesnością. Thank you.
patriotyzm kryje sobie wartość, która jest bardzo istotna w życiu człowieka, gdyż kształtuje tożsamość, przynależność do narodu. Patriotyzm przejawia się w poczuciu silnej więzi kulturowej z jego historią i tradycją, z jego wartościami i aspiracjami. Wartości patriotyczne mogą być przekazywane, kształtowane w różnym wymiarze. Natomiast bardzo ważne jest poznanie prawdziwej historii, bez zniekształceń i zakłamań. Bądźmy współuczestnikami dziedzictwa historycznego i kulturowego. W zespole dbajmy wspólnie o wartości patriotyczne. Thank you.
i polskiej mowy z Nadwisły. Potrzeba mi dumu Warszawy i ciepła perełki mojej Wilna. Potrzeba mi wiary i mocy, by kochać dwa kraje urocze. Więc spoglądając na niebo, proszę, udziel nam łaski, o Ostrobramska, a Częstochowska, nas dzieci uchowaj. A potem cichutko odmawiam pacierz za moją ojczyznę i macierz. Panie.
zabawa jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Poprzez zabawę uczymy się, rozwijamy, poznajemy świat. Nic nie daje tyle radości, co zabawa. A więc wesołej zabawy z tańcem, muzyką i uśmiechem!
We współczesnym świecie każdy ma duże grono znajomych i przyjaciół w wirtualnym świecie. Ale czy można na nich liczyć także w świecie realnym? W zespole dzieci mają okazję nawiązywać prawdziwe przyjaźnie. Przyjaźń jest bogactwem, które się nie wyczerpuje i nigdy nie traci na wartości. I ma taką niezwykłą zależność, że im częściej do niej sięgamy, im częściej kogoś nią obdarowujemy, tym więcej sami otrzymujemy w zamian. Dzięki przyjaciołom możemy w pełni poczuć się sobą, a codzienność nabiera kolorowych barw. Przekonajmy się o tym razem! Zebrała się tam tancerzy.
W zespole dzieci i młodzież od najmłodszych lat są uwrażliwiane na muzykę, na odczytywanie towarzyszących jej emocji. Z czasem uczą się rozumieć taniec, później go odtwarzać, a w końcu twórczo używać go, by pełniej wyrazić siebie. Bawmy się tańcem, bo taniec daje radość i chwilowe wyzwolenie się od rzeczywistości. Thank you.
nas ma marzenia. Każde inne, własne. Są one częścią naszego życia. I dobrze, że są, bo z nimi świat jest o wiele ciekawszy i weselszy. Marzenia dodają nam skrzydeł i wiary w to, że możemy dotrzeć tam, gdzie nie wydaje nam się to możliwe. Dlatego warto marzyć i warto sięgać po te marzenia, nawet jeśli będzie trzeba dostać się do nich po drabinie bez trzymanki i do tego stanąć na palcach na ostatnim szczeblu. Magiczny jest ten moment, w którym marzenia podchodzą tak blisko, że można ich dotknąć i uwierzyć, że może, że kiedyś, że któregoś dnia, a może właśnie teraz. Uwierz w siebie. Nie bój się marzyć. Thank you.
Egzystencja kultury i narodu dała impuls do skrystalizowania się pięknej formy kulturowej, jaką są polskie tańce narodowe, które poprzez swoją dostojność i wesołość stają się wyrazicielem kultury i ducha narodu oraz są nośnikiem treści patriotycznych, tradycji i historii. Taniec narodowy jest wartością w kulturze, jest dziedzictwem kultury narodowej, uosobieniem trzech wartości – prawdy, dobra i piękna. Się opisać słowami? Miłość na pewno kryje w sobie wiele tajemnic. Nadaje naszemu życiu sens, umacnia nas, uczy nas obdarowywania i dostrzegania innych ludzi. Dzięki niej zło tego świata traci moc, bo miłość jest najpotężniejsza ze wszystkich emocji i wartości.
Co możemy zrobić, żeby świat był bardziej kolorowy? Włączyć swoją kreatywność, bo to zabawa z rzeczywistością i przemienianie szarości i nudy w kolorowy świat. Twórzmy, by zmieniać rzeczywistość na trochę lepszą, piękniejszą, ciekawszą. Twórz, baw się wyobraźnią, kreuj nową rzeczywistość.
Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba człowieka. Współczesny świat w cieniu wojny oraz czas pandemiczny zburzył poczucie bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Czas nie zatrzymał się. Czas zniekształcił rzeczywistość. Zmienił system wartości, dając nam kolejną okazję do tego, abyśmy zrozumieli, po co tak naprawdę żyjemy. Gdzie się podział rower? Gdzie się podział wiatr? Gdzie podziała się ekipa, co zdobywa świat? Gdzie się podział basen? Gdzie się podział las? Czy na moje urodziny wpadnie któryś z was? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Patrzę w jeden punkt, niby jestem tu, ale mało realnie. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Modlę się o cud, żeby było znów, żeby było normalnie. Gdzie się podział wyścig? Gdzie się podział mecz? Gdzie podziało się ognisko na patyku chleb? Gdzie się podział dotyk? Gdzie się podział śmiech? Czy na swoje urodziny ktoś zaprosi mnie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Patrzę w jeden punkt, niby jestem tu, ale mało realnie. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Modlę się o cud, żeby było znów. Empatyczna postawa człowieka. Właśnie w zespole uczymy kształtowania reakcji empatycznych i uświadamianie, że dzielenie smutku zmniejsza go o połowę, a dzielenie radości ją pomnaża. Tylko ten, kto jest gotów otworzyć się na świat uczuć innych ludzi, odkrywa skarb empatii. Jest on szczególnie cenny, ponieważ stanowi rdzeń naszego człowieczeństwa, naszej moralności. Empatia nie jest umiejętnością wrodzoną. Można się jej nauczyć. Bo żeby rozwinąć zdolność empatyczną, trzeba wyjść poza siebie. Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę. Gdzie jeszcze?
że wciąż mieści się wiele zła. Jest jak czarodziejska różdżka,
zmienia rzeczywistość i sprawia, że świat staje się barwniejszy. I nawet jeśli nie jest odwzajemniony, uśmiech zawsze zostawia po sobie ślad w kimś, do kogo został szczerze skierowany. Uśmiechem zmieniaj świat i niech pozwól, by świat zmienił twój uśmiech. Obyśmy umieli zawsze się uśmiechać do ludzi, do życia. Oh,
Tańcował. Zamek stoi tak jak stał, szot Madzior też pozostał. Tańczy go każdy, gdzie się da, bo się wszystkim podoba! Życie bez pasji może być pełnowartościowe? Raczej nie, bo pasja wzmaga poczucie sensu i spełnienia w życiu. Równoważy monotonię codzienności i pozwala doświadczyć najprostszej radości, którą często trudno poczuć w nieustannym pośpiechu. Pasja uskrzydla i naprawdę uszczęśliwia i tego, który ją w sobie odkrył, i tych, z którymi się nią dzieli. Miej zawsze siłę i odwagę. Żyj z pasją.
są wśród nas. Nie wierzysz? Przekonajmy się o tym razem. Czasami anioł objawia się w dziecięcym uśmiechu, w pieśni lub w tańcu, albo jako wspomnienie doznanego szczęścia. Każdy jest niepowtarzalny, wyjątkowy, promieniuje innym nastrojem czy przesłaniem.
nogi pasła, koniki pasła pod jaworem w zielonym gaju. Ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem w zielonym gaju. Ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem. Wreszcie przyjechał jej ulubiony z wojeneczki. Wreszcie przyjechał jej ulubiony z wojeneczki. Marysię cieszy, z radością spieszy. Witaj, jak witaj, jasieńku mój. Marysię cieszy, z radością spieszy. Witaj, jak witaj, jasieńku Podzielicie się! Dawaj!
jest? Popularne powiedzenie mówi, że szczęściu trzeba pomagać i chyba sporo w tym prawdy. Można wiele zrobić, by poczucie szczęścia towarzyszyło nam na co dzień. Szczęście to też ludzie, którzy są w naszym życiu i pomagają tworzyć piękne wspomnienia. Dzielmy się szczęściem. Odkrywajmy tajemnicę bezwarunkowego szczęścia. W koncercie udział wzięła grupa starsza, grupy średnie, grupy młodsze, grupy najmłodsze, czyli zespół tańca 100 uśmiechów. Tak, tak, mamy do nos i więcej nic, zakochani wiosną. Mamy ino nos, mamy po siebie, niestety nie aj od ciebie. Tak, tak, mamy ino nos i więcej nic, zakochani wiosną. Tak, tak, mamy ino nos, mamy siebie i więcej nic. Tak, tak, mamy ino nos i więcej nic, zakochani wiosną. Tak, tak, mamy ino nos, mamy po siebie, niestety nie aj od ciebie. Tak, tak, mamy ino nos i więcej nic, zakochani wiosną. Tak, tak, mamy ino nos, mamy siebie i więcej nic. Dziękujemy Państwu bardzo za brawa. Niezmiernie miło nam dzisiaj było zatańczyć dla Państwa. Zaprezentowaliśmy Państwu najlepiej, jak potrafimy, polskie tańce, które są dla nas pasją i wartością w współczesnym świecie. A teraz chciałbym przedstawić kierownictwo zespołu. Kierownik artystyczny i choreograf pani Danuta Gryc. Oraz
kierownik grup działających przy szkole przedszkolu Źródełko, pani Marzena Gryć-Williams.